materiał zawiera śladowe ilości wulgaryzmów. Przed jego obejrzeniem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Już dawno wiedziałem, że nastąpi premiera tego filmu. No i tak naprawdę jakoś tam czekałem. No i nawet po 5 godzinach snu ledwo, bo dzień wcześniej oglądałem super debatę na kanale sportowym z Korwinem. Oj nie oglądajcie tego. No właśnie byłem niewyspany po prostu, ale stwierdziłem, że i tak trzeba Teksańską obejrzeć, więc wstałem w miarę wcześnie. No i mówię, obejrzę, trochę sobie jeszcze pośpię i pójdę nagrać materiał. No ale tak mnie wkurwił ten film, że po prostu od razu siadłem i nagrywam, trochę w emocjach jeszcze, chociaż tam mała przerwa była, więc spokojnie, minimalnie zluzowałem, ale nadal, to byłby dobry film, gdyby nie powstał, nie, dobra, to już mówiłem kiedyś. Nie, tak serio to jest tak 50-50, bo do pewnego momentu jest okej. Ale powiem wam jeszcze może w ogóle od początku zacznijmy, o czym to jest i czym to tak naprawdę jest. Otóż najnowsza teksańska masakra piłą mechaniczną z tego, żeż właśnie 2020 roku jest sobie sequelem w zasadzie oryginału, pierwowzoru z 74 Tobiego Hoppera, więc mamy podobny zabieg jak przy nowym Halloween, mamy podobny zabieg jak przy nowym Candymanie, odcinamy się od starych kontynuacji, czy tam od jakichś rebootów nie wiadomo czego i po prostu lecimy sobie z kontynuacją taką bezpośrednią do jedynki. I to jest w sumie spoko, bo akcja przenosi się 50 lat później, mamy jakieś małe teksańskie miasteczko, Leatherface gdzieś tam uśpiony czyha, ale w sumie nie jest zamknięty w jakimś zakładzie, tylko w zasadzie to sobie siedzi w jakimś tam starym sierocińcu, no i w tym mieście to psy dupami szczekają, szczerze. Ja nie wiem, czy to miastem się powinno nazywać, ale serio, tam dwie osoby na krzyż i jakieś rudery, no ale dobra. Największą moją obawą był opis tego filmu, bo już parę tygodni temu wrzucałem na Instastory, oczywiście zapraszam na mój Instagram Galeria Horroru, taką informację, że no tu największa bolączka może być taka, że ten horror będzie o grupie influencerów, jakby teksańska grupa influencerów. Jakbyśmy się przenieśli do 74, to ktoś by skisnął. No ale okej, jakby tutaj mamy te czasy i mogłoby się to udać, ale brzmi źle. No i tak szczerze, za bardzo się o tym nawet nie mówi. Faktycznie mamy tutaj grupkę niedużą osób, którzy przybywają do tego miasteczka, grupkę idealistów w zasadzie, ale nie jest to jakieś ekspozycyjne na zasadzie, że przyjeżdżają jakieś typowe influencerki czy influencerzy, jacyś tiktokerzy i fotka na Snapchata, czekaj, piesek, filtr z pieskiem, o, uszy, ha, bea, czekaj, muszę wrzucić fotkę na Instagram, aha, czekaj, lajk, komentarz, o Boże, czekaj. Nie, w ogóle wywalone mają w to w sumie, że oni są influencerami, ale tak padło i nimi są. Równie dobrze mogliby być kimkolwiek, ale sęk w tym, że to są bardzo młode osoby, które przyjechały i tutaj sobie nakupowały nieruchomości w zasadzie i mieliby tam robić, powiedzmy, biznes. To tak w wielkim skrócie, ale to jakoś mocno nie jest istotne. Oczywiście istotne jest to, że natrafiają sobie na miejsce, które niby należy do nich, ale niby nie i tam sobie koczuje, jak się okazuje, Leatherface. No i wyrzucają taką starszą panią z tego domu. No ale Leatherface'owi się to za bardzo nie spodobało. Jeszcze jako ciekawostkę można dodać, i w zasadzie to będzie istotne, oprócz tego, że zostało spieprzone, to że do tego filmu wraca nasza bohaterka właśnie z oryginału. Tak dokładnie ta, która przeżyła w jedynce, więc jakby super smaczek dla fanów i w ogóle no mamy do wykorzystania jakiś lore fabularny dzięki temu. Mamy nie tylko, że postać Leathera, tylko jeszcze tą babeczkę. Więc oczywiście trochę to się kojarzy od razu z takim Halloween właśnie tym nowym, który się też odcinał od starych sequeli, że Jamie Lee Curtis czeka tam, nie wiem, 30 lat na Myersa, aż on przyjdzie ją zaciuka i później walczą przez 3 kolejne części. Chociaż Leather ma tutaj inne cele, bo on wcale nie szuka tej ofiary, ma raczej w to wyrąbane. Oczywiście będzie terroryzował tych nastolatków, którzy tam mu się napatoczą. No i jakby ktoś jeszcze mu wpadł gdzieś pod piłę czy coś, to w sumie też czemu nie. I jestem pełen podziwu, bo to jest debiut reżyserski, jeżeli chodzi o pełen metraż. Jest to debiut scenariuszowy, jeżeli chodzi też o pełen metraż. I naprawdę tak, ten film w ogóle jest bardzo krótki, trwa tylko godzinę 23 i tak do 50 minuty, no tam około, jest naprawdę spoko. Oj, jak dobrze czuć klimat starej teksańskiej, jak to jest ładnie nakręcone. Mamy takie, ja to nazwę piaskowe kolory, właśnie takie jakieś pustynne, trochę lekko zadupie, gdzieś tam jakieś właśnie teksańskie miejscówki, lokacje, gdzie tak jak wspomniałem, psy dupami szczekają. To jest wszystko super klimatyczne, ładne. Ci bohaterowie nawet grają, to są okej, wydaje mi się, aktorzy w tych swoich takich młodzieżowych rolach. I nawet nie jest to jakieś debilne. Całkiem kompetentnie, gdzieś tam logicznie poprowadzone, powiedzmy, jeżeli chodzi już o takie klimaty slasherowe, które naprawdę potrafią odpływać mocno, to w
W tej sferze jestem zadowolony. Podoba mi się to, jak Leder się uwalnia, jak są wykonane pierwsze śmierci i to, jak on zrywa z pewnej osoby właśnie oczywiście twarz, żeby sobie tą skórzaną maskę nałożyć. Skóra 100% original, not żaden fake z AliExpress, więc spoko. Tak wszystko wydaje się dosyć powoli prowadzone, jest to wyważone to tempo, ale z drugiej strony też nie nudzi, jakby wczuwamy się, jest ciekawie i interesowało mnie to. To był naprawdę rzetelny poziom realizacji i tutaj jestem pełen podziwu. I mój podziw ucicha w momencie, gdy się zaczyna akcja z autokarem. I ja naprawdę nie wiem, co się dzieje z finałami filmów, co się dzieje z finałami horrorów, bo po prostu to wygląda, jakby ktoś posadził innego reżysera, albo jakby obecny łyknął LSD, no i zaczął kurwa kręcić ten finał, bo musi być finał zajebisty, a musi się dziać. No pewnie, że musi się dziać i super, tylko dlaczego musimy już z dobrego, naprawdę fajnego horroru przeradzać to w jakiś skrajny debilizm? Dlaczego? Ja w ogóle, jak ja tu kwikłem kilka razy. Pierwsza scena to jeszcze się tak zaśmiałem, jeszcze przed tym wszystkim, gdzie Leder z buta wypierdolił takiej dziewczynie i ona spadła ze schodów, to mocno kwikłem. Takie, to w sumie jest zaleta jeszcze, bo ten Leder tak... niby niepostrzeżenie mordował, budowali jakieś tam napięcie, że o, go nie ma, ale pewnie zaraz wyskoczy, ale jak już kogoś dopadał, to bez skrupułów zabijał, zaciukał i po prostu nie było jakiejś takiej ganianiny 5 minut z jednym bohaterem, więc jakby 0-1, pach, nie ma kurwa ucieczki przede mną i to jest spoko. Leder jest tu super, Leder jest stary, ale dalej jary i silny w chuj. No i dobra, no i to jest jeszcze okej. Okay. I też gore jest bardzo okej, bo ja się bałem, że będą może trochę ukrywać śmierci poza kamerą, że nie będziemy widzieć, jak Leder nawala, a tutaj w pełni w kadrze widać często, na przykład łupie komuś czaszkę, pis, wszystko widać, wow. Jest super brutalnie w pewnych momentach, okej. Okay. To nie jest szczyt gore może, ale jak na Lederka, jak na teksańską, to są dobre flaczki, dobre śmierci. Nie jest aż tak sztucznie nawet w kwestii tych efektów. Szkoda, że nie znamy, jak to w przypadku Netflixa standardowo budżetu tej produkcji. Może się tam za jakiś czas ujawni, bo jak ktoś nie ogarnął jeszcze, to ta produkcja to jest dla Netflixa i tam właśnie ją znajdziecie. No i właśnie, akcja z autokarem przed masakrą. Ja zarysuję tylko bez kontekstu, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, bo jak oglądam film, który wydaje mi się jak na horror nawet logiczny, to się cieszę, to moje oko się cieszy, tym bardziej gdzieś to w klimatach slashera to aż po prostu wow, ktoś potrafi mądrze coś tu napisać. No i Leder to w ogóle tutaj jeszcze tylko dopowiem, że jest mistrzem frisbee i rzuca tą piłą. Parę razy też kwikłem strasznie mocno, ja jeszcze tylko czekałem, aż ona wróci do niego jak bumerang. No i czemu właśnie w takiej scenie, jak sobie jedzie autobus, on nie może tą piłą przypierdolić gdzieś po oponach, wiadomo, już wtedy... nie da rady jechać dalej, no to logiczne, że bohaterowie, którzy są w tym autobusie, muszą się zatrzymać, Leder może wtedy z buta się wbić i robić swoje. Nie. Musi jakiś idiota wyjść wtedy. Zatrzymamy się? Wychodzę. Nie, w ogóle w dialogu nie podane jest po co. Wyjdę? I nie wrócę oczywiście, nie? Głowa moja tylko. I Leder wtedy wchodzi. I się zaczyna, kurwa, karambol. I się zaczyna. I już nie będę opowiadał ze szczegółami, ale już się zaczyna. A sceny ewoluują do tego stopnia, że jest tutaj pewna postać, już nie będę nawet płci podawał, która zostaje prawie że na pół piłą przecięta, ale tak wzdłuż, tam przebita na pewno, na wylot, wybebuszone flaki, wszystko. Czyli jakby jesteśmy w 100% pewni, że nie żyje. Ale nie, bo jednak musi jeszcze komuś pomóc. I raptem się budzi. I... what the fuck? Ja rozumiem, że to jest slasher, że to jest głupota, że nie analizujmy, ale... jeżeli to nie jest żaden Michael Myers czy Jason, a Leder to Leder, niech on sobie robi co chce, on może być bardziej nieśmiertelny, ale jeżeli resztę traktujemy jak zwykłych szarych ludzi, którzy umierają od ciosów, od tasaków, od młotków, od pił, to jakim kurwa prawem ta postać wstaje? Ja się kurwa pytam, jakim prawem? I... no nie mogę tego opisać. Jak ktoś może budować kompetentne napięcie, rosnące, i robić mi później taką sieczkę jakąś, sinusoidę, która po prostu... że ciągle coś się dzieje i raptem się przestaje dziać, ale ktoś wraca z zagrobu i napierdala po prostu... o, i się to wszystko rozwadnia, rozjeżdża, rozlatuje, rozklekotuje. Orzesz matko bosko, po co wy to robicie w tych finałach? Czy naprawdę nie możecie tego dociągnąć do końca? Czy musi was zawsze nosić? Drodzy twórcy, what the fuck is going on? No jestem strasznie zły i strasznie zawiedziony, bo to byłby jeden z moich ulubionych slasherów i jedna z najlepszych części, jakby nie patrzeć, bo te stare kolejne to tam już, oj, tam się dużo działo. Ten Leatherface z 2017 nie był taki zły, ale ten by go na spokojnie mógł przebić, a tak to go kurwa przebił głupotą co najwyżej. Albo piłą. Ale no nie, ten Leather, bumerang rzucający piłą, nie, słuchajcie, to...
To jest nie na moje nerwy. Ja zamiast spać, to ja po prostu siedzę o 12 i nagrywam recenzję, czego nie robię nigdy. Nigdy nie nagrywam o tej porze, bo mi się nie chce. Musicie to zrozumieć. Ja jestem poważnym człowiekiem. Ja o 12 śpię. Ja nie wstaję oglądać horrorów o 12. No czasem do kina się zdarzy. Ale nagrywam sobie później. Jest ciemniej, w ogóle ładnie światło wtedy. A, wygląda. Nie. Ja się poddaję. Nie, kurwa. Candyman się według mnie na przykład udał. Halloween pierwsze się udało, bo Kills nie. A tutaj by się udało. Ale ktoś nie miał nad tym kontroli. Nie sprawował należytej pieczy i odleciał. Moje szare komórki też odleciały. No i jeszcze ta durna ekspozycja, bo jest pewna bohaterka, która ma jakąś traumę, ale taką naprawdę, naprawdę poważną traumę. Okej. I mówią nam o tym raz? My rozumiemy. Mówią nam o tym drugi raz? Przypominają? Dobra, okej. Ale nie, dzieje się jeszcze inna akcja i jeszcze trzeci raz, jeszcze pokażą flashbacka z przeszłości, trzeci raz tego samego. Patrz, ona ma traumę. No co ty kurwa nie powiesz, no 90 minut ten film nawet nie trwa, ja na pewno zapomnę za 5 minut, że ona ma tą traumę. No jeszcze mi raz to pokaż, no jeszcze mi raz, bo traktuj mnie jak debila. I to co dla kontrastu ten film robi fajnie, to że jeżeli ktoś nie zna oryginału ewentualnie, tego z 74, to sobie może to obejrzeć i zrozumie co się mniej więcej działo, bo nam tam wytłumaczą po prostu na początku i później będą jakieś tam jeszcze małe nawiązania, na przykład taniec Leatherface'a też jest pod koniec filmu wspaniały, no ale to niestety tego nie ratuje. No ale generalnie można zrozumieć, chociaż ja uważam, że koniecznie, jeżeli oglądacie horrory, trzeba ten oryginał nadrobić, trzeba go znać, chociaż tę pierwszą część, bo tak szczerze to tutaj inne są wam niepotrzebne. No i wracając, po co mi rzucacie 5 razy w twarz tą samą retrospekcją? No i druga fantastyczna też rzecz, oczywiście klasyczne tutaj zagwozdki z bronią. Niby ktoś idzie strzelić i się okazuje, że o, how unfortunate, nie mam nabój. Dobrze, że zasięg był, kurwa, nikt nie powiedział, że zasięgu chociaż nie ma. Ludzie, to jest już niepojęte. Niepojęte jest też to, że mamy tutaj wątek personalnej zemsty, bo tak jak mówiłem, no tutaj jest ta bohaterka, która przeżyła w części pierwszej, ona gdzieś tam sobie mieszka, też w tych okolicach. W ogóle tu fantastycznie ciekawe, czy ci wszyscy ludzie wiedzą, że ten Leather tam mieszka wokół nich, czy po prostu totalnie nie ogarniają, albo właśnie druga opcja, że jakby takie ciche przyzwolenie dają, bo wiedzą, że on już jest takim ucichłym mordercą, już nie morduje, nic się nie dzieje i kto miałby go wkurzyć, nie? A może jakaś grupa influencerów, co przyjeżdża 7 godzin na jakieś zadupie tak naprawdę. Nie wiem, czemu akurat tutaj chcieli coś ogarniać, ale no tak, taki biznes. No i ja nie mogę tego pojąć, że ja rozumiem tę personalną zemstę, że ktoś naprawdę chce się zemścić po tylu latach, bo czekał na konfrontację i Leather się wywabił. W końcu, gdzieś na powierzchnię, no to jak już masz go pokonać, to go kurwa pokonaj, a nie, a pogadam sobie do niego, o popatrz na mnie, ja popatrzę na ciebie, poczekam aż wyjmiesz piłę i zaczniesz mnie ganiać i wtedy już nie wiem jak się akcja potoczy. No naprawdę, no trochę się zmęczyłem, bo tak jak mówię, jestem niewyspany, ja miałem bardziej krzyczeć na tej recenzji, ale może się trochę już opanowałem, naprawdę, się chyba już starzeję, już mi się aż tak nie chce krzyczeć, ale trochę pokrzyczałem, więc jeżeli już oglądaliście nową teksańską, dajcie znać w komentarzach jak się wam podobało, w zasadzie dopiero weszło jak to wrzucam, więc jeszcze dużo osób będzie nadrabiało i jakby nadróbcie, okej, uważam, że warto to nadrobić mimo wszystko, po prostu ocencie sami, jak się chcecie lepiej bawić to wyłączcie go po 50 minucie, ja tak pół żartem, nie? Ale jeszcze jest scena po napisach, więc jakby czekajcie też, bo Netflix tak działa, jak zapewne wiecie kto ogląda, że jakby nie było żadnej sceny, to tam już na napisach końcowych by jakieś polecajki wyskoczyły, rekomendacje i żeby sobie przywinąć albo wyłączyć, a tutaj jednak lecą te napisy, lecą długo. Jest ta jedna tam 5-sekundowa scena na końcu, ona, no nawet jakbym wam zdradził, to nie jest jakimś spoilerem, ale nie będę oczywiście mówił, ona jest to tam istotna, jeżeli chodzi o, no taki origin Leatherface'a po prostu, jego historię, więc to jest spoko, smaczek. I ogólnie no bardzo ładna teksańska, świetny soundtrack, świetnie budowała te napięcie. A później to jest po prostu kurwa jakiś akcyjniako, głupoto, chuj wie co. 5/10, tylko mogę mu dać tutaj 50-50. To naprawdę miał potencjał na siódemeczkę, na dobry, fajny slasher. No nic, no wpadajcie na Instagrama, na Discorda, zostawcie suba dla biednego galerii i piszcie co myślicie, nie krzyczcie na mnie za to, że ja krzyczałem. Ale możecie napisać, że jestem popierdolony i że wam się podobało 10/10 też. Jeżeli się to komuś spodoba ten film w pełni, nawet to ja rozumiem, ale po prostu jak już wybaczałem mu małe głupotki i było niby okej, to jak już zaczęły się te duże, to już jednak wy nie, no kurwa przesadziliście teraz. Teraz to już za dużo jest. Bo tam jakieś pomniejsze się zdarzały nawet wcześniej, oczywiście, ale przymykałem oko, mówię okej, dobra, musi coś być. Musi coś być, tylko utrzymajcie to. Nie zajebcie tego. Szkoda strzępić ryja, jak to mówił Stonuk. 10% zniżki na Gaminate'a polecam, jak nie masz energii rano recka nagrywać. Strzała, byki. I krówki.